Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam ciekawy gadżet od firmy Thermaltake. Firmę oczywiście dobrze znacie z mojego kanału, lecz tym razem będą to akcesoria do dysków twardych. Do dysku mechanicznego 3,5 cala lub do dysków 2,5 cala, w tym także SSD. Czyli bardzo fajna kieszeń, stacja dokująca do tych dysków. Uwaga, USB 3.0 oraz Wi-Fi. Brzmi ciekawie? Zapraszam do oglądania. A cenę sprawdzicie w opisie filmu. Zaczynamy! Dobrze, moi drodzy, przed nami świetny gadżet od firmy Thermaltake. Kieszeń na dyski, nazywa się to Black X Urban edycja Wi-Fi, czyli Wi-Fi Edition. I na obrazku od razu widzimy, o co chodzi. Mamy tą stację dokującą i mamy dysk mechaniczny, który po prostu wpychamy do niej. Możemy też tutaj podpiąć dysk 2,5 calowy. Działa to z dyskami o interfejsie SATA, czyli takimi w chwili obecnej najpopularniejszymi. I mamy też tutaj dodatkowe cechy, Wi-Fi oraz standard, najbardziej popularny, USB 3.0, tak więc super, duża prędkość transmisji danych przy połączeniu przewodowym i wsparcie dla standardów poszczególnych, 3 lata gwarancji. Po boku mamy specyfikację, waga urządzenia 400 g, kompatybilność dyski 2,5 i 3,5 cala, wymiary, użyte materiały to plastik oraz aluminium, mamy standardy połączeń bezprzewodowych, kompatybilność SATA 3, 2 i 1, prędkość transmisji przy USB 3.0 do 5 gigabitów na sekundę, kompatybilność z systemami, zasilanie z sieci i akcesoria, czyli kabel USB 3.0. No i z tyłu mamy ogólne takie cechy tego urządzenia, co jest plusem chociażby z tego, co wyczytałem, dlatego te dyski mocujemy tak od góry, nie jest to w obudowie, żeby one się nie nagrzewały za bardzo, ponieważ dyski mechaniczne się grzeją do 40 paru stopni średnio, a dyski SSD grzeją się minimalnie. No i instalacja plug and play. Podłączamy, żadnego oprogramowania nie trzeba mieć na komputerze. Tutaj mamy porównanie prędkości USB 3.0 z USB 2.0. Takie barwne porównanie dość. Oczywiście USB 3.0 jest dużo lepszym standardem, ale też urządzenia z USB 3.0 na ogół więcej kosztują. Tak też jest w przypadku tej stacji dokującej. Przez to, że ma Wi-Fi, USB 3.0 swoje kosztuje. Dokładne ceny, pamiętajcie, macie w opisie filmu. Mam też jakąś aplikację Titi do pobrania i kilka ilustracji tutaj, ale dobra, ze specyfikacji by już było wszystko. Pora sobie otworzyć i zobaczyć już samo urządzenie. Najpierw mamy kabelki, przewód USB 3.0, zobaczcie. Taki dość krótki, myślę, że jakieś niecałe 60 cm, ale ok. Mamy też adapter zasilający. Mamy także papierologię. Ok, zobaczcie, instrukcja jak to podłączyć, do czego możemy to użyć, jak to sparować sobie z routerem i tak dalej, i tak dalej. Wszelkie niezbędne informacje. O właśnie, i już widać samo urządzenie. Mam tu jeszcze informacje gwarancyjne chyba. I moi drodzy, takie niepozorne coś, prostokątny kształt, lekko zwężający się ku górze. Tutaj będzie dioda, z tego co widziałem na obrazkach, więc podświetlane. Od spodu stópki antypocisgowe. Mamy też specyfikacje na spodzie. Trzyma się dość dobrze, jak jeszcze dysk to dociąży, to powinno być ok. No i jakość wykonania, powiem Wam, że taki dość dobrej jakości plastik, matowy, od góry przycisk zasilający. Dość solidnie trzeba go wcisnąć. Tutaj mamy chyba przycisk zwalniający dyski prawdopodobnie i mamy miejsce na dysk 2,5 cala. A jak całą klapkę sobie odchylimy, to wtedy 3,5 calowiec nam tutaj wchodzi. No i po prostu jest to tak wykonane, że pewnie portami trafia bezpośrednio w gniazdo i nic więcej nie potrzebujemy, tylko podłączamy zasilanie i teraz albo przewodem do kompa, albo korzystamy z Wi-Fi. Mamy też jakby co przycisk reset. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy rzut oka. Ja mam dysk 3,5 cala mechaniczny, którego chcę się pozbyć z komputera i będzie to teraz w tej stacji przebywało się, testowało. Pomierzymy sobie prędkości, zobaczymy jak to działa, czy będą jakieś problemy. Mam nadzieję, że nie, ale oczywiście o wszystkim dowiecie się w recenzji. Pamiętajcie, ceny tego gadżetu, innych obudów od Titi sprawdzicie w opisie filmu, a tymczasem pozdrawiam Was, cześć!